Siema! Niektóre partie komputerów są takie, że po prostu patrzymy na nie, oglądamy je, nie czaimy zupełnie nic z tego, co się dzieje, ale jednak mają w sobie coś takiego, że kurczę, no szanuje się to, w jaki sposób kompy grają. I właśnie dzisiaj chciałem pokazać Wam kolejną partię Stockfisha 17, czyli nowe, nowej wersji najsilniejszego komputera, bo kurde to, co on robi w tych partiach, jest po prostu nieprawdopodobne. Jego przeciwnikiem był niejaki rebel o rankingu 3700, także wiecie, to, są, to jest poziom, który dla nas, zwykłych śmiertelników, jest nie, nieosiągalny, nawet dla mistrzów świata jest nieosiągalny, natomiast komputery po prostu biorą i grają sobie gereczkę. Także zachęcam do oglądania, bo tutaj dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o debiut... Była to partia włoska, czyli coś, co widzieliśmy już wielokrotnie. Jeżeli chodzi o taki, o właściwie każdy poziom, partia włoska, czyli goniec na C4 i skoczek na F3, Roszada, to jest po prostu ustawienie, które można grać na praktycznie każdym poziomie. I fajne jest to, że gdy grają ludzie, to bardzo często te partie są takie, że oglądacie, a za 50 ruchów kończy się to remisem. Natomiast gdy grają komputery, to nawet w takiej, jakby nie patrzeć, symetrycznej pozycji potrafią znaleźć bardzo dziwne warianty, bo tutaj okej. Okay, D3, D6, C3, roszada. Białe grają H3, czarne zagrały A5. Chodzi o to, że po pierwsze, jak widzieliście, ten goniec może kiedyś wrócić na A7 w niektórych wariantach, a w niektórych wariantach ten pionek nam się przydaje na A5, bo tego hetmana chcemy ustawić na polu A7 i tak będzie w tej partii, bo nastąpiła tutaj wieża E1, H6, skoczek D2, goniec E6, no i teraz, ze względu na to, że A5 zostało zagrane, to my możemy zagrać goniec B5 i to pole jest dla nas silne. Normalnie w takiej sytuacji dostalibyśmy A6, B5 i ten goniec musiałby wracać. Teraz. Ten koniec jest nietykalny. I tak jak wspominałem wcześniej, Hetman idzie na B8, żeby potem ustawić się na polu A7 i atakować ten punkt. Nastąpiło skoczek F1, Hetman A7. No i teraz białe mają trzy możliwości, żeby przed tym biciem się obronić. Yy, trzy takie główne. Pierwszy, najprostszy, to jest ustawienie wieży na E2. Ta wieża wygląda trochę dziwnie, ale koniec końców spełnia swoją rolę. Drugi. To jest goniec E3, I tylko że wtedy następuje kilka wymian i te pozycje bardzo często są mega nudne, bo wymienia się jedna para figur, ten skoczek tutaj wchodzi i gramy sobie dalej. Natomiast trzecia opcja jest najbardziej agresywna, ponieważ białe mogą zagrać posunięcie d4 i to pomimo faktu, że jest raz, dwa, trzy. I cztery figury, które atakują pole na D4. Ale po biciu korzystamy że, z tego, że możemy zbić po prostu na C6. I jeśli czarne zdecydowałyby się odbić, bijemy tutaj. Białe mają bardzo fajną pozycję. Mają kontrolę nad centrum i jest wszystko gi. Natomiast tutaj, i nadal co ciekawe, to jest teoria, która była grywana przez ludzi. Czarne mają dodatkową możliwość, bo czarne mogą zdecydować się na bicie na C3. I teraz wisi ten goniec. Ale wisi też na f2 i potencjalnie wisi na e1. Natomiast białe grają tu goniec a4 i po biciu hops, bicie, bicie. Mamy tę pozycję, która jak już mówiłem wcześniej, to nadal jest jakaś dziwna teoria, którą grywali tacy zawodnicy jak Dingli Liren, jak Fabiano Caruana. I bardzo często te partie w tym wariancie kończą się po prostu remisami, ponieważ czarne, co prawda, mają wieże za dwie lekkie figury, ale w zamian za to mają kilka pionków, i człowiek nie jest w stanie z tej pozycji osiągnąć niczego w jedną i w drugą stronę. Ale człowiek to człowiek. Czarne zagrały D5. Tutaj dodam, że takie naturalne bicie to już jest przegrana pozycja dla czarnego, bo ten goniec jest tutaj po prostu zbyt silny, te figury stoją źle, a przewaga koloru białego w postaci dwóch lekkich figur nad wieżą jest do wykorzystania, bo możemy atakować. A to sprawia, że bardziej się poczuje dwie figury niż wieża, która gdzieś tam w rogu będzie stała. Dlatego czarne tutaj grają D5. Nastąpiło koniec E3. Hetman poszedł na A6. Cały czas lecimy teorium. Białe grają E5, skoczek E4 bicie. Teraz Hetman idzie na C4. Hops, tutaj skoczek na d2, bo nie chcemy wymienić Hetmanów. No i w tym momencie dzieje się coś dziwnego. Bo jakbyście zobaczyli. Jakąś bazę partii, to zobaczycie, że silni szachiści mieli tę pozycję, i tutaj czarne prawie zawsze grały wieżą z F na E8. I chciałbym wam to jakoś wytłumaczyć logicznie, ale nie wiem. Ja, ja nigdy tej pozycji nie miałem. Nie wiem, dlaczego wieża z F na E1 jest takim silnym ruchem. Natomiast czarne pomyślały i zdecydowały się tą wieżą ruszyć, ale na pole D8. I ciekawe jest to, że jeden ruch wieżą w jedną stronę, o jedno pole za daleko. Sprawia, że ta pozycja już jest bardzo problematyczna, i to w jaki sposób Stockfish 17 jest w stanie rozwinąć atak ze względu na jedną taką małą. Nawet nie wiem, czy to jest niedokładność. Nie wiem, czy to jest niedokładność, no bo z jakiegoś powodu komputer 3700 zdecydował się to zagrać. Nie mam pojęcia, ale biała grają teraz wieża C1. Nastąpiło Hetman B4. Jedyne pole dla tego Hetmana, no i można by było pomyśleć, że no białe zbiją tutaj na C7. No po to zagraliśmy wieżą. Okazuje się, że nie. Okazuje się, i to jest chyba największa różnica pomiędzy człowiekiem a silnikiem, że Stokwisz nie dość, że ma wieże, znaczy że ma dwie lekkie figury w zamian za wieże i trzy pionki, to decyduje się oddać losowo zupełnie kolejnego swojego pionka. Gra A3. Nie był do tego w żadnym wypadku zmuszony. Ale zdecydował się zagrać ruch A3. Tylko po to, żeby tego Hetmana odciągnąć, zajęcie wymagające krzepy, odciąganie. Teraz hetman idzie na A3, nie ma presji na punkcie na D2, dlatego białe mogą ustawić swojego pionka. I zobaczcie, jaka to jest y, swojego skoczka na D4. I zobaczcie, jaka to jest absurdalna pozycja. Białe mają gońca i skoczka, a czarne mają wieże i 4. Pionki, które w zasadzie mogą iść. Zaraz może nastąpić C5, B5, B4, A4. Każdy normalny człowiek, mając taką pozycję kolorem białym, myślałby, że po prostu zaraz przegra. Ale okazuje się, że nie, że to wszystko ma sens. Na przykład, jaki ruch tutaj czarny mają wykonać? Hetman B4? To spoko, ale my zbijemy tutaj. Nastąpi bicie? No to my po prostu odbijamy. Bicie, bijemy. Hops, hops i nagle ten król nie bardzo ma gdzie iść. Bo jak podejdzie tutaj, to jest w ogóle mat w 9 ruchach. A jak pójdzie daleko, no to wiecie, goniec F7, E6, E7, E8, wygrana pozycja. Zobaczcie, że silnik już pokazuje, że białe mają wygraną. Dlatego czarne zagrały tutaj skoczek D2. Nastąpiło odbicie, hetman E7. Ale teraz hetman G3. I pomimo tego, że komputer grający czarnymi wykonywał praktycznie same najlepsze ruchy, no bo on ma ranking 3700. Ciężko, żeby wykonywał głupie ruchy, to Stockfish był w stanie poprawnie ocenić to wszystko. I cała ta pozycja jest dużo lepsza dla białego, a wynika to tylko z tego, że te kilka ruchów wcześniej białe zdecydowały się oddać swojego czwartego pionka. I zobaczcie, że te wieże. Nie mają żadnej roboty, nic tu nie mogą zrobić. Czar... Teraz grozi goniec H6, dlatego czarne zdecydowały się zagrać ruch król F8, tak zwany patrycjusz. Białe zagrały goniec C2, żeby ten goniec tutaj gdzieś strzelał, no ale czarne atakują, czarne grają C5. No i gdzie odchodzimy tym skoczkiem? Możemy zagrać tutaj, 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 no w zasadzie na każde z tych pól możemy zagrać. Które jest najlepsze? Zastanówcie się. Okazuje się, że cofnięcie na e tylko dlatego, żeby ten skoczek poszedł do przodu. Ja nawet bym długo nie rozkminiał. Ja bym zagrał tutaj i prawdopodobnie za kilka ruchów przegrałbym partię. Komputer już mówi, że czarne mają przewagę. Niesamowite. Skoczek idzie na E2. No to czarne puszują swojego pionka. No i znowu, no zagraliśmy skoczkiem na E2. No to lecimy dalej. Teraz okazuje się, że czarne muszą bardzo mocno uważać, bo jak zagrają A3, to białe mają wieżę F1. I okazuje się, że grozi skoczek G6 ze zdobyciem Hetmana. A jak król zdecyduje się wrócić, to możemy zagrać Hetman T3 i praktycznie nie ma obrony przed matem. Bo jak zagramy tutaj skoczek G6 tu, 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 no i komputer pokazuje mat w 12 posunięciach, to wszystko stokwisz miał policzone. Dlatego czarne zagrały jedyny ruch, który jeszcze utrzymuje ich przy życiu. Nastąpiło G5. Białe oddały figurę, w sensie zdecydowały się wymienić figurę, żeby zostać z parą gońców, i teraz to jest kolejna sytuacja, w której no, człowiek nie sądzę, żeby był w stanie poprawnie ocenić. Bo pomimo tego, że komputer mówi, że jest prawie no, ponad plus 1,5, plus jeden i sześć, czyli niby wygrana pozycja dla koloru białego, to białe mają tylko jeden ruch, który prowadzi do lepszej pozycji. Na przykład zauważcie, taki niby sensowny ruch. Wieża idzie na A1, żeby atakować pionka? Już jest w drugą stronę, już to jest wywrócone do góry nogami. No to może wieża niech pójdzie sobie tutaj, żeby atakować? Minus 1, 20. Białe mają tylko jedno posunięcie. I to jest właśnie komputerowe posunięcie, bo z tych wszystkich opcji atakują, już wieża wywiera presję. Goniec atakuje, drugi goniec atakuje, Hetman atakuje. W takich sytuacjach trzeba dołożyć ostatni puzelek i użyć jednego pionka. H4 i cała pozycja koloru czarnego się rozpada. Nie możemy zbić, bo Hetman zbije, zaraz Goniec zbije tutaj, wszystkie figury wejdą, wygrana pozycja. Dlatego czarne zagrały wieża E8. No i teraz co? Bijemy, prawda? Nieprawda. Jak zbijesz, to pozycja już zmierza ku remisowi, bo następuje wymiana Hetmanów. Znaczy, tutaj groźba jest wymiany Hetmanów. Pogoniec f4. Hetman się wróci, nic złego się czarnemu nie dzieje. Dlatego trzeba nas spokojnie obronić. Znowu najlepszy ruch. Stokwisz to wszystko widzi. Czarne grają a3. Są o krok od tego, żeby dorobić sobie Hetmana. Ale powiem wam, że parę, het, parę figur zostanie w tej partii dorobionej, dla, dorobionych, dlatego fajnie jest to oglądać do końca, bo następuje tutaj bicie. Jak czarne zagrają a2, to bijemy. I jak czarne dorobią hetmana, to białe mogą to zbić. Zbić. To nie nastąpiło w partii. h7 i ta pozycja znowu jest wygrana dla białego. Bo jak król odejdzie tu król odejdzie, możemy zagrać goniec f5, zdobywamy hetmana, dorabiamy potem hetmana i wygrywamy partię. Także a2 tutaj nie działa, więc król zaczyna uciekać. Teraz znowu. Wydawać by się mogło, to bijemy. Okazuje się, że niekoniecznie, bo ten król odejdzie, ta wieża tutaj stanie. Wcale nie jest tak prosto. Najdokładniejsze tutaj jest Hetman na F2, bo niby atakujemy z tej strony, ale jak będziemy mogli zbić pionka, no to co? To sobie go weźmiemy. Nastąpiło T4. Goniec wchodzi. Przewaga, plus 4. Hetman idzie na T5? Dopiero w tym momencie. Białe biją na H6. Nie boją się o to, że ten król zacznie że ten pionek zacznie uciekać, bo po ruchu A2, po Hetman H4, następuje mat za kilka posunięć. Dlatego nastąpiło król D8. Jedyny ruch, żeby nie dostać tego mata. I znowu. Ja bym myślał o szachu. Ja bym myślał o tym, żeby szachować tego króla z jednej strony. Może jakieś E6 albo coś w tym stylu. Białe po prostu poprawiają swojego gońca na F4. I to jest taki ruch, który. Zobaczcie, widzieliście to? Widzieliście, co silniczek zrobił? Silniczek zrobił. W jedną i w drugą stronę. W tym momencie dopiero. Czarne grają A2. O, widzę, że słonko zaczęło mi świecić. E, także nastąpiło A2 i znowu białe muszą uważać, bo jeżeli oddadzą jakiś ruch, czarne dorobią Hetmana. Dlatego następuje szach, król idzie na C7 i teraz Hetman F6. I znowu, jak nastąpi dorobienie Hetmana, możemy zbić, zbić, zagrać E6 ten pionek dojdzie, ten pionek dojdzie, wygrana pozycja, komputer mówi, że plus 14, także prawdopodobnie białe byłyby w stanie, możemy zaufać, że byłyby w stanie wygrać tę partię. Dlatego król zaczął uciekać. I teraz nawet białe nie dają tego szacha, bo po król A7 wcale ta pozycja łatwo wygrana być nie musi, tylko grają po prostu wieżą na A1. Nastąpiła wieża A6, dopiero teraz następuje szach, król się chowa, Hetman bije i mamy sytuację, w której te gońce Kontrolują praktycznie całą szachownicę i nie wiadomo co zrobić, bo z jednej strony chcielibyśmy trochę oddać materiału, z drugiej strony, ten pionek jest zablokowany, ten pionek nic nie zrobi, dlatego czarne zdecydowały się zagrać. Wieża H8, nastąpiło koniec G4. Goniec został przerzucony, zauważcie, niedługo będzie groził mat, także czarne tutaj muszą uważać. Natomiast czarne znalazły poświęcenie Hetmana, ponieważ jak nastąpi bicie, to jest remis. Pomimo tego, że cały czas partia była pod dyktando koloru czarnego, e, białego, ale białe tutaj znowu wykonują najlepsze posunięcie, decydują się poświęcić swoją wieżę. I mamy rzadki moment, w którym czarne mają dwie wieże, białe mają dwa gońce, ale ze względu na to, jak te gońce bardzo mocno atakują w jedną i w drugą stronę, to ta pozycja dla białego jest dużo lepsza. Dodatkowo jeszcze białe mają te dwa pionki, no i grają E7. Nastąpiło wieża B2, E8 dorobienie Hetmana, łubu, dubu, łubu, dubu, i za kilka ruchów po ruchu goniec C7, białe mogą wyszachowywać swojego przeciw. Przy, mo, można tutaj zagrać tak, 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 i zdecydować się zbić, ale okazuje się, że jak zbijemy, to tutaj jest wieczny szach. To wszystko Rebel był w stanie zobaczyć, ale Stockfish też był w stanie zobaczyć. Nie dał się. Na te sztuczki. Zagrał najlepsze posunięcie, a mianowicie Hetmana 4, czarne muszą się zasłonić, nastąpiło po prostu bicie, bicie. I po tym wszystkim nie ma jak zatrzymać tego pionka. Także H7 i reszta tej partii nie ma jakiegoś większego znaczenia. Czarne nawet były w stanie dorobić sobie skoczka z jakiegoś powodu. Kom w ogóle dorobił sobie skoczka, białe zagrały goniec C6, nastąpiło bicie. No i w następnym ruchu komputer został zamatowany i w tej partii tyle się działo. Że ja nie wiedziałem, jak to komentować. Były momenty w tej partii, gdzie oglądałem, i tak krótko sobie, no, ja nie wiem, co widzą powiedzieć. Na pewno wiedzia wiedziałem, że chcę tę partię wam pokazać, ale nie wiedziałem, co mówić, bo to, jak komp ogarniał to wszystko, jak możliwości liczył, to jest nieprawdopodobne i mam nadzieję, że bawiliście się równie świetnie jak ja. Więc trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo.